co oznacza ten nowy produkt? Jak on może z niego korzystać i czy on mu się opłaca no, w konkurencji ze zwykłym węglem, który chyba jest tańszy? Czy w naszej ocenie jest to produkt, który jest na pewno wysokokaloryczny, który będzie miał gwarantowaną jakość? Bo te produkty, które widzimy na rynku, one nie wszystkie mają pochodzenie jakby takie oczywiste, że pochodzą z kopalni, które produkują węgiel dobrej jakości. Znalazły się na rynku produkty, które mają całkiem inne pochodzenie, które często mają gdzieś korzenie w węglu brunatnym, który nie ma tej kaloryczności, która jest deklarowana na ulotkach handlowych. Stąd byśmy chcieli przygotować dla rynku produkt, który będzie miał odpowiednią kaloryczność z porcji energii. Będzie też ekologiczny, a więc będzie mógł być tak spalany, aby uniknąć tej niskiej emisji. Natomiast to będzie tutaj nastąpi czysta weryfikacja rynku. To rynek określi, czy myśmy zdali egzamin, czy przygotowaliśmy produkt, który będzie akceptowalny przez odbiorcę. A ile potrzeba tego nowego paliwa, żeby ogrzać dom? W stosunku do... przy tej pogodzie, co dzisiaj mamy, to chyba niewiele. Natomiast, bo chodzi mi o koszta na zwykłego Kowalskiego, który no to ma być, dla niego to jest najważniejsze. To ma być alternatywa dla tych ekogroszków, które są na rynku. Natomiast no zapewne będziemy, stając w konkurencji rynkowej, no to musi być trochę tańsze paliwo, ale z drugiej strony gwarantować też jakość, to o czym wcześniej mówiłem. Więc ja nie jestem w stanie powiedzieć, ile tego spala średnie gospodarstwo domowe. A ile kosztuje tona tego paliwa? Panie doktorze, to będzie cena dostosowana do tych paliw, które mamy na rynku. Ona nie będzie odbiegała w sposób znaczący, ona będzie w tej klasyfikacji, ale wiadomo, że jeśli wchodzimy z nowym produktem na rynek, chcemy go sprzedać, to ta cena musi być atrakcyjna dla klienta.